Małopolskie Muzeum Pożarnictwa powstało 4 maja 1953 roku z inicjatywy kapitana Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego. Od prawie 70 lat prowadziła je Ochotnicza Straż Pożarna w Alverni. Muzeum było rozszerzane i utrzymywane społeczną pracą członków straży. Muzeum to jest najstarszym tego typu muzeum w Polsce z unikalną kolekcją, składającą się ze strażackich wozów konnych, samochodów pożarniczych, sikawek strażackich, pomp pożarniczych, zbioru medali, odznaczeń, pamiątkowych plakietek i fotografii, a także związanych tematycznie z działalnością Straży Pożarnej, zbiorów filumenistycznych i filatelistycznych oraz licznych dokumentów i publikacji. Wielce dostojni goście, szanowni państwo, miejsce, czas, data i godzina już stała się chwilą historyczną. Rozpoczynamy budowę nowego muzeum dla strażaków. Kontynuujemy misję, której podjął się kapitan Zbigniew Gęsikowski. Kontynuujemy to, o czym marzył, pragnął i cały czas rozwijał. Ponad 30 lat temu, kiedy miałem tą szczęśliwą okazję spotykać się z panem Zbigniewem Gęsikowskim, legendą nie tylko Alverni i pożarnictwa, farmaceutą, muzealnikiem, oficerem pożarnictwa, 35 lat temu chyba mnie do tego przygotował, żebym dzisiaj otwarł tą uroczystość. Chociaż wtedy wcale o tym nie wiedzieliśmy. Jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia historycznego. Można by powiedzieć, że dzisiaj marzenia się spełniają duchowo. Spełniają się marzenia tych, którzy wymyślili to muzeum i tych, którzy z wielką determinacją, kosztem wielu wyrzeczeń, przez wiele, wiele lat gromadzili i dbali o pamiątki strażackie wyjątkowego ruchu, który właśnie narodził się tutaj w Małopolsce. Abyśmy się mogli spotkać za rok w tym miejscu i powiedzieć, że wszystko to, co zostało zaplanowane, zostało zbudowane i że otrzymujemy obiekt, który będzie nas jednoczył i w którym będziemy się mogli spotykać i pokazywać osiągnięcia konkretnych ludzi i całego ruchu strażackiego, ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Ten ważny, historyczny dzień staje się faktem. 69 lat po rozpoczęciu działalności muzeum przez pana kapitana Gęsikowskiego, muzeum jakby rozpoczyna budowę, a w 70 roku funkcjonowania muzeum zostanie oddane. Liczę na to, że tak będzie. Szanowni państwo, nie chciałbym też przedłużać, ale myślę, że taki pomnik historii budowany w podziękowaniu dla wszystkich małopolskich strażaków Alverni staje się dzisiaj faktem. Ponad 80 tysięcy strażaków ochotników będzie miało swoje miejsce w pamięci, gdzie również będą młodzi ludzie edukowani i to pożarnictwo w naszym województwie będzie się rozwijać.
Ja myślę, że pan Gęsikowski, ten deszcz, to są chyba łzy szczęścia z jego strony, że jego pasja się realizuje i staje się symbolem pożarnictwa. Myślę, że jeżeli ma się taką pasję i zaraża się nią innych, i jeszcze z tej pasji wydobywa się takie dobro i wylewa na ludzi, to nie może być inaczej i nie może być innych decyzji, jak właśnie ta, która została podjęta przez samorządy, przez strażaków. Myślę, że trzymając ten topór, będę częściej odwiedzała muzeum w Alwernii, tutaj w Giełzowie. Zresztą ja się nie wygrażam. Ja naprawdę czuwam nad nimi i opiekuję się nimi, bo ich po prostu bardzo szanuję. Szanuję całą małopolską kulturę, wszystkich pasjonatów, muzealników. Patrzcie, jak płaczę, coraz bardziej. Bo zasługują na to swoją olbrzymim zaangażowaniem i olbrzymią pasją. Jest to bardzo ważne wydarzenie w naszej gminie dla nas mieszkańców, ale także dla całego województwa i według mnie dla całego kraju i Europy, tak jak pan minister powiedział. Za chwilę uroczyście wmurujemy kamień węgielny pod budowę Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Dziękuję strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwernii. Dzięki waszej historycznej decyzji, to co dzisiaj tu już było wspominane, te próby wybudowania muzeum były różne już i niestety nie udawało się. W końcu mam nadzieję, wierzę w to, że będzie Muzeum Małopolskie, Muzeum Pożarnictwa w Alwernii, a jest to krok milowy w rozwoju tej gminy. Bardzo wszystkim dziękuję i mam nadzieję, wierzę w to, że święty Florian nam wszystkim będzie błogosławił.
Przed momentem zakończyła się bardzo wielka, doniosła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Walwerni. Muzeum jedynego w swoim rodzaju, jedynego na poziomie instytucji województwa, w tym przypadku województwa małopolskiego. To muzeum jest oddziałem Muzeum Etnograficznego, Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Tutaj będzie kadra pracowała bezpośrednio nad już przygotowaniem, zabezpieczeniem i dalszymi badaniami z dziejów pożarnictwa. I nie tylko, mówimy też dzisiaj już o ratownictwie przecież bardzo ogólnym. Cieszę się, że do tego święta dzisiejszego, do tego ważnego elementu już historycznego przecież doszło. Prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem. Za rok o tej mniej więcej porze będziemy już pewnie czyścić poręcze, schody, odkurzać, ustawiać meble i przygotowywać się do otwarcia tego muzeum. Nie tylko dla strażaków, chociaż on, ten świat strażacki nie jest mały, to jest prawie 80 tysięcy strażaków w województwie małopolskim, ponad 1350 jednostek straży pożarnych. No i powiedzmy, będziemy promieniować tą swoją ekspozycją historii strażackiej nie tylko na całą Małopolskę. Myślę, że warto się jej przyglądać, tej budowie, bo to też jest ważna rzecz. Budynek będzie ciekawy, wpisuje się to jakby w pierzeje rynku alwernijskiego. Alwernia również jest zainteresowana i przyjmie ten obieg i tą działalność w sposób bardzo ciepły, bo jak mówię, zapoczątkował to major Zbigniew Gęsikowski, farmaceuta z Alwerni, już w 1953 roku. Dzisiejszy dzień jest przedłużeniem, dotrzymaniem pewnego słowa, które społecznie jako strażacy panu Zbigniewowi żeśmy dali. Dzisiejszy dzień dla gminy Alwernia to krok milowy w rozwoju naszej gminy. To spełnienie marzeń wielu, wielu osób, a przede wszystkim majora Gęsikowskiego. Ja jako burmistrz bardzo się z tego cieszę i już za rok zapraszam wszystkich Państwa na otwarcie muzeum.